Witamy w gościnnych progach hotelu Hafner na kolejnym gotowaniu z gdańskimi lwami. Są z nami nasi siatkarze. Jest Patryk Niemiec, Wojtek Grzyb, Dan McDonald, a także ich partnerki. Kasia, żona Wojtka, Paulin, narzeczona Dana i dziewczyna Patryka, czyli Karolina. Zasada jest taka, że dania, które przygotują panowie, będą spożywać panie. I na odwrót, dania, które przygotują panie, będą spożywać panowie. Zrobimy tiramisu z musem malinowym, owocami, czekoladą i zrobimy panna cotta z musem mango, malinami i owocami. W waszej relacji też ty się zajmujesz przygotowaniem deserów? Ja mam jednak te smaki słodkie jak najbardziej charakterystyczne. Rozumiem, za chwilę zapytamy Karolinę, czy ona się z tym zgadza. Kto dosładza wasz związek, ty czy on? Wyciąganie czekolady z półki dobrze mu wychodzi. Kiedy się poznaliście z Kasią i czy Patryk Niemiec był już wtedy na świecie? I czy byłem przy tym? 9-8. Ja wszystko dobrze pamiętam, nie kłam. To byłeś na świecie. Czy 9-7? 9-7 jesteś. Tak, tak. Bo nie, teraz będziemy mieli w tym roku 15 miesięcy ślubu i 17 chyba Poznania, także... Także był. Zgadza się, potwierdza. Żółto-czarne kuleczki są przygotowane przez Bałtyk specjalnie na dzisiejszą okazję, specjalnie dla nas, specjalnie żeby było w kluczowych barwach. What can you say about your kitchen skills? My kitchen skills? I think they're pretty good. I cook almost every night. Oh. Dan is happy? Yeah. He prefers it this way. Right now I'm putting the finishing touches on this dessert for the ladies. It's gonna be excellent. Looks delicious. Let's throw it. Rozpoczynamy drugą część naszego gotowania. Mamy pyszne małże oraz żabie udka dostarczone przez naszych przyjaciół, partnerów z Royal Sea Food. Panie Łukaszu, proste czy trudne zadanie przed naszymi uczestnikami stoi? Proste. Dzisiaj ugotujemy, zrobimy makaron, tagliatelle szpinakowe z małżami i zrobimy także żabie udka. Tutaj mamy szalotkę, skroimy w drobną kosteczkę, patelnia, trzeba ją lekko zeszklić, do tego dołożymy czosnek, suszone pomidory pokroimy w żulienkę, dołożymy je jak się już po zeszkleniu pomidorów, szpinak damy na sam koniec, małże damy w połowie. Podsmażymy to na patelni, na sam koniec dodamy troszeczkę makaronu, dodamy jeszcze oprócz tego białe wino, będziemy mieli taki fajny sosik. Będziemy smażyć żabie udka. One są wcześniej, tak jak szef przekazał, marynowane w mleku przez noc. Będziemy je obsmażać na maśle. Będziemy później dodawać resztę tych składników. Mamy tutaj szalotkę, czosnek, oliwki. Ale najpierw, jak weźmiemy żabie udka, damy sól, pieprz, mąką oprószymy, żeby było taki posmak jakby chrupkości. I to wszystko na maśle będziemy przesmażać, później te... Soli, tak. To czekaj. Czyli co? Czy sól? Może przesuniemy tą szalotkę? Nie przesadzę z solą? Nie, pan rozłożysz, tak? It's your first time with products? Yeah, first time. Okay. But I know if Wojtek's cooking them, they're gonna be good. Wojtek, Patryk, mieliście kiedyś do czynienia z żabimi udkami? Nie przeszkadzaj mi, bo tutaj zaraz mi palec będzie. Dobra, to superwizora tam spytam. Patryk, jadłeś kiedyś żabie udka? Nie, pierwszy raz widzę żabie udka. Czemu w ogóle żabie udka nie są tak popularne w Polsce, jak mogłyby być? Dlaczego to jest stricte francuskie danie? Żabie udka nie są przez Francuzów wymyślone. Brytyjczycy wymyślili jedzenie żabie. Żółtek i to jeszcze do zanim Francuzi przywłaszczyli sobie ten produkt. Czy przez żołądek da się trafić do serca, czy to jest tylko takie czcze gadanie? Rzeczywiście można pyszną potrawą dogodzić partnerowi, można mu poprawić humor, można
wpłynąć właśnie na jego samopoczucie, troszeczkę ten związek dopieścić, na pewno. Na co wyrwałaś Wojtka? Na to, czyli wtedy nic nie jedliście, tam jednak przez umysł do serca poszło. Przez umysł do serca, a ogólnie jest panem moich wypieków. Wszystko to słodkie. Actually, I didn't cook very much when we first met, but I learned that he liked this, so a lot now. Dan cooks sometimes? Is he good at it? He's good. He's good with the barbecue, and he's good at making breakfast, especially eggs. Okay. Those are his specialties. Jak ci podeszły małże w wykonaniu twojej małżonki i jej koleżanek? Dziewczyny naprawdę bardzo dobre danie przyrządziły. Jadłem już wcześniej małże, ale te dzisiejsze w połączeniu z suszonymi pomidorami, no naprawdę rewelacja. Mam ochotę, Wojtek, na więcej. Excellent. I can tell it was made with some love. It's the secret ingredient. Było bardzo pyszne i takie miłe, słodkie zakończenie tych orientalnych smaków. Zjadłam pana kotę. Była przepyszna. Liczę na taką w domu. Jest presja? No to ja w takim razie liczę na takie samo tiramisu. Today it's the Valentine's Day, so what are we going to do today? After training, we're going to go to a nice dinner. Myślę, że coś porobimy. Ja liczę na niespodziankę. Masz przygotowaną niespodziankę? Ja nie mogę nic powiedzieć.